Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Ja nazywam się Magda Drapek, Fundacja Równość.org.pl i bardzo mi miło dzisiaj tu znowu z Wami spędzić chwilkę podczas dzisiejszego wieczoru. Dzisiaj będziemy rozmawiać po polsku o bardzo, myślę, ważnej rzeczy w kontekście tych różnych wydarzeń, które też się znowu obecnie gdzieś w Polsce wokół nas zaczynają dziać, czyli o budowaniu społeczności, o wspieraniu się w tej społeczności, o wzmacnianiu, ale też o reagowaniu na kryzysy. I bardzo się cieszę, że są z nami dzisiaj Lena Bielska i Miko Czerwiński, dwie osoby, którymi także miałam przyjemność uczestniczyć w International Leadership Program finansowanym przez Departament Stanu w zeszłym roku, właśnie w grudniu 2021 roku, więc już prawie mamy rocznicę niedługo. Więc to też taki ważny program, w którym też mamy okazję się trochę poznać i posieciować i bardzo też się cieszę z tego, że mamy okazję coś też więcej z tego sieciowania wyciągnąć i też właśnie podzielić się doświadczeniem i też zaprosić Was do rozmowy o tych naszych różnych doświadczeniach, także w kontekście właśnie tutaj budowania społeczności. Lena Bielska jest trenerką antydyskryminacyjną z dużym doświadczeniem, antyprzemocową. Także tutaj, jak widzimy na ekranie, jest z Fundacji Her Story, więc bardzo ważne różne rzeczy, którymi mam nadzieję, dzisiaj się z nami podzieli. Miko Czerwiński jest osobą, z którą już od wielu lat współpracuję i współdziałam. I sama nie wiem, od czego zacząć, jeśli chodzi o to działanie, bo i rzecznictwo, i budowanie społeczności, i zarządzanie strategiczne, i kampanie. Więc bardzo dużo, i też jesteś też osobą edukatorską, więc bardzo dużo różnych doświadczeń, więc mam nadzieję, że będzie ta rozmowa dla Was ciekawa. Ja się tutaj tradycyjnie wyłączę. Przypomnę tylko jeszcze właśnie, że też to spotkanie możemy odbywać dzięki właśnie wsparciu po programie tym naszym międzynarodowym amerykańskim. I w takim razie, Miko, Lena, oddaję Wam głos i dziękuję Wam bardzo, a Was oczywiście, osoby, które nas oglądają bądź będą oglądać, zapraszamy zawsze do zadawania pytań, sieciowania się i tak, dzięki. Dzięki bardzo, Magda. I tak jak Magda zapowiedziała, chwilę tutaj sobie porozmawiamy o tej społeczności, czym ona jest, ale też jak ją wzmacniać i budować. Więc chyba na początek wypadałoby się spytać, czym jest społeczność, czym jest ta nasza społeczność. Lena, jakieś masz myśli na ten temat? Czy pytasz o mój pomysł na definicję społeczności w ogóle, czy na społeczność LGBTQ+. Tak, społeczność naszą, jakby społeczność LGBTQ+, myślę. Tutaj. Dla mnie w ogóle, ja rozumiem społeczność jako zbiór osób o wspólnych celach. Wspólnych, może nie tych samych, ale celach, wartościach, doświadczeniach, które nas łączą. I myślę, że w przypadku społeczności osób nieheteronormatywnych czy niecyspłciowych de facto wiele nas łączy i wspólne doświadczenia w jakiejś materii mogą być tym spoiwem i w moim odczuciu de facto trochę są. Aczkolwiek przyznam, że zmyślałam dzisiaj o tym live'ie też z taką myślą, jak wiele nas różni i jak warto normalizować te różnice i na co zwracać uwagę w zakresie w ogóle wzmacniania tej społeczności i jakichś wewnętrznych mikrosojuszy pomiędzy nami. Tak, dobrze, że o tym też mówisz, bo ja się zgadzam, że społeczność to jest to oparcie na doświadczeniu, ale też właśnie z jednej strony mamy doświadczenie chociażby homofobii czy transfobii w Polsce tutaj, ale też to są bardzo różne społeczności i dlatego ja lubię często używać właśnie liczby mnogiej, czyli mówienie o społecznościach, bo jednak zupełnie inne będą to doświadczenia, czy to w wielkich miastach, czy w małych miastach, inne to będą doświadczenia osób transpłciowych, a inne osób homoseksualnych, więc tutaj jakby możemy mnożyć te społeczności, ale tak przyświeca nam gdzieś jeden wspólny cel, żeby trochę nam się, może tak ogólnie powiedzieć, trochę nam się lepiej żyło w tej w Polsce. I tutaj płynnie przejdę do tego właśnie, jak budować tę społeczność w takim razie, skoro jest taka z jednej strony podobna, a z drugiej strony różnorodna, jak ją budować, żeby była wspierająca dla grup, o których mówimy. Uh-huh.
To w ogóle jest mega duży temat, tak naprawdę. I ja od razu mam jakoś mnóstwo rzeczy, które mi przychodzą do głowy. Przede wszystkim zdefiniowanie tego, co między nami jest różne. Tak jak sam powiedziałeś, że są społeczności wewnątrz społeczności, że jesteśmy zbiorem różnych osób o różnych mniej lub bardziej zbieżnych celach, potrzebach, doświadczeniach. I jednocześnie jest jakiś parasol, który nas w jakiś sposób spaja w tych mikroróżnicach między nami. Ja bym powiedziała o mikroróżnicach nie dlatego, żeby jakoś dewaluować te różnice, one są niepodważalne, oczywiście, że tak. Natomiast myślę, że w tym specyficznym kontekście polityczno-społecznym, w którym jesteśmy w Polsce, w moim odczuciu ten parasol jest bardzo duży, złożony przede wszystkim z ochroną prawną, ochroną przed przemocą, jakimś chęcią lepszego życia, większej może bliskości społecznej, możliwości bezpiecznego realizowania swoich potrzeb życiowych, w ogóle bezpiecznego rozwoju, czy budowania relacji bliższych i dalszych. To są jakieś takie, jak dla mnie, to jest jakiś taki parasol. I on w ogóle nie jest tylko do naszej społeczności, on jest w ogóle do ludzkości, tak powiedzmy sobie szczerze. Nie? Jakby potrzeba bezpieczeństwa, czy miłości, czy jakiegoś samorozwoju, to są raczej standardowe potrzeby ludzkie. Mniej lub bardziej oczywiście uświadomione, to już jest inna kwestia. Natomiast to, co dla mnie jakoś jest ważne, to normalizowanie tych różnic i szukanie porozumienia pomiędzy tymi różnicami, które są, i wzmacnianie tych więzi pomiędzy tymi mikrospołecznościami w dużej społeczności, jak to sobie też już powiedzieliśmy. I jest, ja prowadzę warsztaty, między innymi warsztaty sojusznicze, głównie dla osób spoza społeczności LGBTQ+, o tym, jak w jaki sposób konstruktywnie w ogóle sojuszniczyć, na co zwracać uwagę, jak wspierać społeczność. Ale na te warsztaty też czasami przychodzą osoby ze społeczności. Też prowadzimy w fundacji takie warsztaty skupione na bezpośrednim wsparciu, powiedzmy psychologiczno-terapeutyczno-pedagogicznym osób ze społeczności, i tam też różne osoby przychodzą. I bardzo dużą kontrowersją zazwyczaj jest tak zwane koło przywilejów. Nie wiem, czy ty w ogóle kojarzysz Wheel of Privilege. Tak. I tam jest trochę takich rzeczy, które różnicują nas w zakresie chociażby przywileju genderowego wewnątrz samej społeczności. Czy w ogóle ukazują właściwie marginalizację na różnym stopniu osób wewnątrz właśnie społeczności LGBTQ+. Że my de facto nie jesteśmy on the same page, jeśli chodzi o widoczność, siłę naszego głosu i tak dalej. I to jest bardzo kontrowersyjne, chcę ci powiedzieć. Jestem też bardzo ciekawa, jak ty to widzisz, bo ja najczęściej spotykam się z tym, że to... Że wzbudza to w ogóle ogromny opór. Jest silna potrzeba, zauważyłam, jakoś odnajdywania się, że my jesteśmy w równym stopniu opresjonowani lub też mamy równe zasoby, przywileje wewnątrz tej społeczności, że jest jakaś taka tendencja do ujednolicania doświadczenia, co nie jest prawdą. I de facto też myślę, że ogranicza spojrzenie i realne możliwości wzajemnego wsparcia. Bo jeżeli my nie mamy świadomości różnic, to my mamy ograniczone możliwości wspierania się wzajemnego też. I tu jestem bardzo ciekawa, jak ty w ogóle widzisz ten aspekt. Myślę, że to jest szalenie ważne, co mówisz, bo z takich naszych doświadczeń budowania społeczności czy wspierania społeczności lokalnie, mi się wynurzają takie dwie rzeczy, że osoby bardzo potrzebują, żeby ich historia była wysłuchana i żeby one poczuły się zauważone, wysłuchane, ale właśnie też one są w stanie zbliżyć się do innych osób, jak siebie nawzajem będą słuchać i usłyszą te różne historie. Co my na przykład często robiliśmy to przez film, tak? Pokazanie różnych historii w filmie, czy w jakichś pogadankach, czy rozmowach.
I żeby przedstawić też takie spektrum, bo jednak właśnie to spektrum doświadczeń, które mamy, tak? Inne zupełnie spektrum będzie miała osoba, na przykład, nie wiem, gej z niepełnosprawnością, a inne będzie miała starsza osoba transpłciowa. No tutaj to jest gigantyczne, mogą być te różnice i warto na te różnice spojrzeć i dopiero i zobaczyć, że one są, a wtedy możemy razem też się połączyć jakby w tym nadrzędnym celu, o którym mówiliśmy wcześniej. I pokazanie, że te osoby, z takiej mojej perspektywy, pokazanie, że te osoby są wysłuchane, czy są właśnie zauważone, czy nawet mogą pokazać to swoje doświadczenie, to swoją osobowość, daje im też takie otwarcie się na kolejne osoby. Coś też, czego często nie możemy, no tutaj nie możemy wyjść też z takiego rozmawiania trochę o coming out'cie, tak, no że jednak w niektórych kręgach no nie możemy się wołtować, więc się nie pokażemy, więc też się zamykamy bardziej na innych, a tutaj naturalnie otwieramy się siebie na innych i przez to też przyjmujemy innych do siebie i mi się wydaje, że to jest ważne, żeby zauważyć te różnice, żeby móc się zbliżyć do siebie jak najbardziej. Ale ty też poruszyłaś kwestię Polski i właśnie jako, że tutaj rozmawiamy też z takiej perspektywy międzynarodowej trochę, chcę się ciebie spytać, jak to widzisz właśnie w Polsce i czy według ciebie to jest trudniejsze w Polsce, a czy masz jakieś doświadczenia międzynarodowe na przykład albo jakieś dobre praktyki, dobre przykłady z zagranicy? Duże pytanie. Ja akurat mam sporo doświadczeń funkcjonowania za granicą i w krajach tak zwanego zachodu i w krajach tak zwanego wschodu, więc różne mam rozbieżności w tym aspekcie. Ja sporo przez ostatnie lata w ogóle przebywałam tak zawodowo, głównie w Niemczech. I gdzieś ten kontekst zachodnio-niemiecki, jak myślę sobie niemiecki, w ogóle Berlin jest bardzo amerykańsko-centryczny, więc mam wrażenie, że jak się coś robi w Berlinie, to tak jakby się jednocześnie robiło w Nowym Jorku. Znaczy wiadomo, że fizycznie się tam nie jest, nie? Ale jakby te narracje i tendencje takie powiedzmy różnorakich innowacji społecznych, technologicznych są podobne. I ja mam poczucie, że w Niemczech głównie, no bo o tym aspekcie, o tym kraju jakoś mam największą wiedzę, bo tam najwięcej spędziłam czasu, ale też spędziłam dużo czasu z osobami z różnych fellowshipów, z różnych krajów w ogóle, Europy i świata i ze Stanów Zjednoczonych też. I mam wrażenie, że to doświadczenie, nazwijmy to zachodnie, jakkolwiek by tego może nie upraszczając, ono wnosi bardzo dużo życzliwości i łagodności. Czasami zbyt dużo ugrzecznienia, muszę przyznać. Mam wrażenie, że tam pod spodem byłoby za co pociągnąć, ale jednak czasami taka etykieta łagodności i takiego spojrzenia na siebie z większym krytycznym okiem jakoś jest dla mnie bardzo widoczna, jak chociażby no, w przypadku mojej jakiejś współpracy z organizacjami z Niemczech. Więc to jest ten motyw i zwłaszcza mam tu na myśli osoby socjalizowane do roli męskiej. To jest moje doświadczenie, że ten kontekst męskości jest nieco bardziej obrobiony tam niż w Polsce, więc zarówno jeśli chodzi o heteroseksualnych cis mężczyzn, jak i homoseksualnych cis mężczyzn, ten wątek męskości jest bardziej łagodny. On jest bardziej taki, mam wrażenie, obrobiony. Niemniej jednak przyznam, że to może być też kontekst mojej bańki, że jednak ja przebywałam w środowiskach prawoczłowieczych, w grupach, w organizacjach, fellowshipach i programach, których wartości były bardzo takie, no jednak jednolite, powiedziałabym, jeśli chodzi o prawa człowieka. Więc, no ale to tak, no, to jest moje też właśnie doświadczenie funkcjonowania w tychże społecznościach. I to jakoś sobie bardzo, bardzo cenię. I też przy okazji tutaj powiem coś, co jest dla mnie osobiście bardzo ważne. To jest, nie wiem, no, może jakaś też moja fiksacja trenerki antydyskryminacyjnej i myślenia na wielu poziomach,
ale ten kontekst w ogóle socjalizowania do roli płciowej, czy w ogóle do genderu jakiegoś takiego konkretnego, że tak powiem, to jest bardzo duża rzecz w Polsce. I jak mówimy o społecznościach nieheteronormatywnych, jakoś tak skupiając się na orientacji psychoseksualnej, to mam wrażenie, że bardzo mało bierzemy pod uwagę te wątki i związane z nimi przywileje, nieprzywileje, szanse, widoczności, siły przebicia i tak dalej. I to jest dla mnie temat, to jest dla mnie duże wyzwanie dla społeczności. Mhm. Dużo wątków i się zastanawiam może od czego zacząć. Może zacznę trochę od tego zachodu. My teraz z Magdą byliśmy w Tromsø w Norwegii i dla mnie to jest takie fascynujące trochę miejsce, już tam któryś raz byłem i jest to trochę fascynujące miejsce pod kątem właśnie tego, jak oni budują swoją społeczność i jak ja też się tam czuję w porównaniu, bo na przykład poruszyłaś ten Berlin. Berlin jest jednak tak gigantycznym miejscem, że znowu tu pytanie, czy jest społeczność, czy jest milion społeczności różnych na każdym kroku. Natomiast w Tromsø, który no jest małym miastem na północy Norwegii, ja miałem takie wrażenie, że jednak fajne jest to właśnie ta życzliwość, o której mówiłeś. Takie bardzo z mojej perspektywy to było takie doświadczenie, że oni trochę czują, jakby zapraszali do domu, jakby chcieli, żeby każda osoba czuła się jak w domu, takim przysłowiowym, tak? Czuła się dobrze, czuła się zaopiekowana, czuła się bezpiecznie. I widziałem, że tak podchodzą do siebie nawzajem, co też pomaga bardzo szybko wszystkim osobom tak naprawdę czuć się tam dobrze, bezpiecznie, czy na miejscu, u siebie. I faktycznie fascynujące jest to doświadczenie, jak oni podchodzą do siebie. I też widać, że dla osób to jest przekonujące, bo jest wiele osób, które jeździ tam, na przykład przyjeżdża specjalnie na ten Pride, ponieważ ma takie poczucie, że jest to takie bardzo przyjazne miejsce, bardzo miłe miejsce, gdzie można poczuć się ciepło, mimo że jesteśmy w mroźnym Arktyce. Więc tak, bardzo mi się podoba to słowo życzliwość wobec siebie nawzajem tutaj, jeśli chodzi o budowanie tej społeczności. Natomiast jeszcze trochę wracając do tej męskości, czy do tego socjalizowania, to też mam trochę takie wrażenie, że zupełnie inaczej wyglądają te społeczności w krajach, w których jest silniejsze to socjalizowanie, gdzieś te role genderowe są bardzo silne, a inaczej wyglądają te społeczności, w których już to w jakiś sposób zaczęto dekonstruować, czy już zaczęto jakoś nad tym pracować. I faktycznie też mam takie wrażenie, że trudniej czasami jest te społeczności gdzieś ze sobą połączyć w tym celu nadrzędnym, wtedy, kiedy te normy genderowe są tak silne. I to jest też, zgadzam się, że to w Polsce jest lekcja jak najbardziej do odrobienia, bo wydaje mi się, że w Polsce też jest trochę jeszcze do tyłu z tą rozmową. No ale to jak już rozmawiamy o Polsce, to jak jeszcze widzisz takie wyzwania w budowaniu społeczności w Polsce? Nawet sobie zapisałam dwa słowa a propos tego, z czym mi się kojarzy też ten parasol, który trochę łączy i jakoś taka, mam wrażenie też pod tym parasolem jest próba spotykania się w jakiejś wspólnej sprawie, jednocześnie szukania nowych jakości relacyjnych i takich właśnie dla społeczności. I pierwszy w ogóle pierwsze słowo, które sobie zapisałam, to jest martyrologia, bo ja mam wrażenie, że ten kontekst doświadczenia jednak, no, powiedzmy sobie wprost, przemocy i doświadczenie opresji i dyskryminacji jest jakimś wiodącym wątkiem spajającym społeczność w Polsce.
mobilizacja następuje w momencie, w którym się zacieśniają pewnego rodzaju kleszcze. To widać było zresztą przy okazji różnych dość kluczowych wydarzeń politycznych w ostatnich latach. I jakoś mam wrażenie, to w ogóle też jest bardzo polskie. Martyrologia, wiecie, że to jest po prostu, no cóż, żyjemy w Polsce, mamy tą polską krew, tą traumę transgeneracyjną, ona jakoś pracuje również u ludzi w społeczności. Więc mam wrażenie, że no do czego się sięga, jak nie do tego, co znam najlepiej. I moja babcia, i matka też, i ojcowie, i dziadkowie, nie? Więc jakby to jest to, co parasol, nie? Mhm. Niemniej tak zauważyłam, że też istnieje, i to jest coś, nad czym my się w fundacji też dużo zastanawiamy, bo zresztą mamy teraz projekt, który się nazywa Siła Społeczności. I on jest właśnie zwrócony ku społeczności. I też się rozkminiałyśmy temat tego, co nas łączy, co nas dzieli. I drugie słowo, które sobie zapisałam, to jest zabawa. Że jest, mam wrażenie, że są takie dwa bieguny. Właśnie martyrologia i drugi zabawa i takie jakby to powiedzieć, obzabawianie tego wszystkiego, co jest na tamtym biegunie. No to one są takie po prostu, wiecie, binarne na maksa. Jakby bez oczywiście stratyfikacji tam dobrze, źle, który tam jaki ma sens. No oba po prostu są w moim odczuciu. Są też łatwo do zaobserwowania. I w moim odczuciu wyzwaniem jest sprawdzenie, co jest po środku. Co tam jeszcze jest na tej skali? Jak można jakoś się trochę uelastycznić na tej skali i sprawdzić, jak możemy być ze sobą też i na wsparciu, i w jakimś współdzieleniu doświadczenia, i szukaniu porozumienia, niekoniecznie na takich mocno skrajnych biegunach. Na takich, że tak powiem, mocnych bodźcach też, no, nazwijmy to szczerze. Więc to widzę jako ciekawe i ważne. Fajnie, że tak mówisz o tych biegunach, bo mi od razu przychodzi słowo codzienność, tak? Czyli coś z tej codzienności naszej. Bo faktycznie, no, kiedy my się gdzieś bardzo integrujemy, albo jak jest, tak jak mówisz, jakaś sytuacja wyjątkowa, kryzysowa, albo jak jest Pride, tak? Czyli na przykład Marsz Równości, parada, cieszymy się, radujemy, imprezujemy. A gdzie jesteśmy dla siebie w codzienności? To jest gdzieś dobre pytanie i myślę, że to też jest pytanie, które mam nadzieję, że osoby, które tego słuchają, sobie zadadzą. I tak sobie myślę, że takie przestrzenie życzliwości trochę, o której wcześniej mówiliśmy, na tą codzienność byłyby fajne. Też dla mnie ciekawym doświadczeniem z różnych krajów jest to, że jednak są tam różne formy centrów, miejsc, które są takie integrujące i które nie mają na celu tylko zabawy, tak? Tylko są po prostu miejscami spotkań, są jakimiś różnymi formami, są nawet, czy są to restauracje, no, różne formy miejsc, w których chodzi tylko o albo nie jest to protest smutny, albo nie jest to jakieś takie grupa wsparcia, ale to też nie jest od razu tylko zabawa, impreza. Jest większy gdzieś wybór tych przestrzeni, w których można się spotkać. I myślę, że to jest może trochę coś, czego nam brakuje w jakiś sposób. Większa ilość przestrzeni do po prostu poznania się. Tak, totalnie. Ja w ogóle mega tam jestem, tam gdzie ty to wskazujesz, no bo, no nie wiem, ja mieszkam we Wrocławiu i szczerze powiedziawszy, nie jestem w stanie wskazać żadnego miejsca, które byłoby takim centrum społecznym. Jest oczywiście Kultura Równości, organizacja, którą bardzo uwielbiam, z którą współpracuję, ale no to jest... To nie jest miejsce jakby ogólne, dostępne, jakieś takie, wiecie, społeczności, spotkań i tak dalej, nie spędzania czasu. A Wrocław to jest duże miasto. I poza kilkoma jakimiś, czy tam jednym lokalem bardziej imprezowym, czy tam dwoma, no nie bardzo. A też musimy pamiętać o tym, że właśnie społeczność jest różnorodna, różne są potrzeby, osoby są w różnym wieku,
nie wszystkie osoby pójdą na imprezę, żeby się spotkać z innymi osobami. I to jest właśnie wyzwanie, jak stworzyć przestrzenie, które międzypokoleniowo, ale też między różnicami będą zapraszać do siebie, będą nas zapraszać do spotkania. Myślę, że to bardzo ważne jest, to co sobie teraz powiedzieliśmy. Czy Magda, chcesz powiedzieć, jak się tak pojawiłaś? Tak, włączyłam się, bo ja tutaj już bardzo chodzę i jeszcze, jeśli mogę wam jeszcze też zająć kilka minutek. Mhm. Bardzo mnie tutaj zainspirowało, Miko, to co mówiłaś o Tromso w kontekście też jakby współuczestniczenia oczywiście z tymi też takich przemyśleń. Natomiast też w kontekście trochę tej rozmowy i też tylko jak to tam, jak sobie też rozmawiałyśmy wcześniej, myślę sobie, że to jest też bardzo ciekawe, jeśli chodzi o to, co się też wydarzyło w tym roku w Norwegii, w czym też uczestniczyłyśmy, bo byliśmy na Oslo Pride, które się nie odbyło i byliśmy w środku tych wszystkich wydarzeń, czyli też wspomniałam dla osób, że w kontekście strzelaniny, która właśnie wydarzyła się w London Pub, dzień, noc przed Pride'em. I to jest bardzo ważne, właśnie tak, to jest taki pub, który jest takim właśnie trochę miejscem, o którym ty mówisz, dla mnie był właśnie miejscem, które jakby gromadzi osoby ze społeczności LGBTQIA w różnym wieku, w różnym doświadczeniu, osoby też migranckie. Było to właśnie takie zawsze miejsce, do którego przyjeżdżaliśmy, do osób lubiliśmy, lubiłyśmy chodzić właśnie, bo takiego miejsca w Polsce nie ma, prawda? Żeby zobaczyć tak bardzo całą naszą społeczność, całej swojej różnorodności i też społeczność sojuszniczą. I myślałam sobie też w kontekście właśnie będąc też w tym roku na Pride w Tromso, po tym wszystkim, prawda, co się wydarzyło też tam i takiego odpowiadania na kryzysy. Ja miałam też takie poczucie, że my jesteśmy w ogóle po tych ostatnich dwóch latach, trzech latach już w Polsce, gdzieś tam w takim ciągu stanie akcji, reakcji na kryzys i że jakby jestem już tak po prostu przepracowana i jakby w środku, że jakby wiem, jak działać, jak też radzić sobie na przykład z własnym stresem i wypaleniem w tym wszystkim. No to też jeszcze chciałam was zapytać na koniec też w kontekście właśnie tego takiego przeciwdziałania jakby temu wypaleniu, bo to też, Leno, jakby to są rzeczy, które ty też robisz. Ale wiecie, że jakby to zobaczyłam jakby w Oslo po tym ataku, po tym zamachu, no to było coś, co jakby bardzo mnie przybiło, że jednak bardzo jeszcze poczułam, że w Polsce by tak mogło nie być i że to mnie też, to było takie, jedno z tych takich zdarzeń, które chyba mnie jakoś mocno tak, też tak tąpnęły, prawda, że widząc po prostu całe miasto w solidarności ze społecznością LGBT, jakoś tak poczułam, że bardzo dobrze jest być w takim miejscu, w takim kryzysie, który się dzieje i widzieć to wszystko i też tym się inspirować, ale z drugiej strony taka była we mnie tęsknota za tym, że ja bym bardzo chciała tak w Polsce, ale jednak nie czuję, że to się może wydarzyć. No i to ten Pride w Tromso, który był dokładnie takim Pride'em, jakim byliśmy w zeszłym roku, nawet chyba trochę większym, prawda? I że to też jest jakaś taka odpowiedź na kryzys z ich strony, prawda? Czyli że wyjdziemy, wyjdziemy po prostu w ulewie w tym Pride'ie na mroźnej północy, więc to w ogóle nie było przeszkodą dla osób uczestniczących. I to też było bardzo, bardzo poruszające. To chciałam tylko tak jeszcze od ciebie, ale też właśnie jeszcze was zapytać, co wy myślicie. Ja w ogóle znam osoby współorganizujące ten marsz i też poznałam osobę w te wakacje na szkoleniu w Uleksie z ekipy, z tego lokalu, z tego miejsca, gdzie była ta strzelanina, więc jakoś tak jak opowiadasz o tym, to przychodzą do mnie wspomnienia, opowieści osób, które z jednego i z drugiego miasta, ze społeczności mają jakiś kontekst bardzo bliski tego tragicznego wydarzenia. Ale dobra, to już się nie będę jakoś mocno nad tym rozwijać, natomiast zapytałaś o kontekst, jak się wspierać i przeciwdziałać jakiemuś wypaleniu. Czy ja to dobrze zrozumiałam? No, chcę powiedzieć, że ja na ten temat robię dwudniowe warsztaty i nie wiem, czy zmieszczę wszystko w trzech zdaniach. Raczej na pewno nie. I też jestem bardzo daleko od dawania tak zwanych złotych rad. Natomiast jak już jesteśmy przy społeczności, to w moim odczuciu społeczność odgrywa ogromną rolę, jeśli chodzi o dobrostan jednostek w tejże społeczności. Relacje,
jakieś wewnętrzne polityki, ustalenia tego, jak o siebie dbamy w organizacjach, w grupach aktywistycznych, jak się komunikujemy, jakie mamy być może wewnętrzne też zasady tego, jak się nie dopychać kolanem do stanu kryzysowego już. Jak rozpoznajemy swoje możliwości, swoje momenty graniczne. Jak jako grupa być może też uczymy się odpuszczać pewne rzeczy. Jak odpowiadamy na różnego rodzaju kryzysy indywidualne w grupach. Jak się wspieramy. Dla mnie to jest duży case, taki do pracy grupowej. Indywidualnie też oczywiście, no bo to wszystko można przełożyć też na taką pracę jednostki indywidualną, gdzie są moje granice, jak sobie radzę w sytuacjach, kiedy mam za dużo, czy umiem sięgać o pomoc, czy mam do kogo sięgnąć po tą pomoc, jak się osadzam w tej społeczności. No wiecie, wszystko można przełożyć, więc ja jakoś tak czuję, że z pytaniami bardziej jestem, z którymi mogę was i osoby oglądające zostawić, bo to są pytania, na które warto sobie w ogóle jakoś odpowiedzieć i się nad nimi zastanowić i one w ogóle nie są proste. Ja bym zachęcała osoby do tego, żeby i w swoich grupach, i na warsztatach, i w organizacjach wziąć ten temat wycieńczenia pracą aktywistyczną i wypalenia jako istotny. I mówię to dlatego, że moje doświadczenie kilkuletniej pracy w tym zakresie pokazuje, że osoby są niechętne się nim zajmować. I kolektywnie, i indywidualnie. I mam wyobrażenie a propos tego, czemu to może być, już bez wchodzenia w szczegóły. Niemniej jednak fakt jest taki, że zapobiegać jest łatwiej niż leczyć skutki. I warto sobie to wziąć pod uwagę, w sensie, jeżeli, powiem tak, jeżeli czujesz się dobrze, to jest najlepszy moment na to, żeby się zapiekować tym, żeby się nie poczuć gorzej. W przypadku wypalenia i wycieńczenia. Oczywiście, więc nie czekając do, wiecie, momentu kryzysowego, bo wtedy to już jest inny rodzaj interwencji. Ja tak może skomentuję, no, odniosę się do tego twojego powiedzenia o tym, że zostawiasz z pytaniami. Dla mnie w ogóle proces przeciwdziałania wypaleniu to jest proces wielu pytań i przede wszystkim pytań, bo to jest zadawanie sobie pytania, gdzie są te moje granice, gdzie ja potrzebuję przerwy, jak ja potrzebuję odpocząć, jak ja potrzebuję się zregenerować w tym wszystkim, więc to są takie wieczne pytania i te pytania też bardzo zależą od sytuacji. Jednego dnia może odpowiedź być zupełnie inna niż innego i to też jest ważne, żeby zauważyć, tak jak sama powiedziałaś, że trochę nie ma tutaj jednego rozwiązania, które zawsze można receptę wystawić i będzie idealnie. Tutaj w zależności od kontekstu będzie różnie. A jeszcze jeśli chodzi o takie wspieranie się w kryzysie, dla mnie takim bardzo ważnym doświadczeniem było wsparcie i takie doświadczenie właśnie tej społeczności po Marszu Równości w Białymstoku w 2019 roku. I pamiętam, że wróciłem do Warszawy i z przyjaciółkami się najpierw spotkaliśmy na pizzę po prostu zjeść, a następnego dnia przyjaciółka zaprosiła mnie na wyszywanie makatek, żeby zrobić coś zupełnie innego, jakby odcinającego też od tego doświadczenia. I myślę, że te doświadczenia właśnie, że spotkanie się w jakichś takich codziennościach, ale też w takich zupełnie innych rzeczach było tutaj wartościowe dla mnie i myślę, że czasami nie doceniamy takich nawet małych rzeczy jak wspólne zjedzenie czegoś czy wspólne bycie kreatywnym w jakiś inny taki relaksujący sposób. Więc tak z mojej perspektywy to wygląda. Myślę, że zmierzamy już do zakończenia. Czy jeszcze Lena, chciałabyś dodać jakieś takie ostatnie słowa o społeczności dla społeczności przekazać? Ja chyba potrzebuję też powiedzieć na koniec, ale to co zawsze mówię, że naprawdę relacje są ważne. Relacje są ożywcze. Są wspierające, są pomagające, są ożywiające. Warto zainwestować swoją energię w relacje. Jakie by nie były w kontekście społecznościowo szerokim.
do tego zachęcam. Super, dzięki. Miko, a ty coś chcesz jeszcze dodać od siebie może? Od społeczności? Ja myślę, że tutaj Lena pięknie powiedziała, że ja powiem tylko dbajmy o te relacje i dbajmy o siebie nawzajem w tym wszystkim. Dzięki. Dzięki bardzo. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję i dziękuję wszystkim osobom, które z nami były i jeszcze będą. I życzę dobrego wieczoru. Bardzo była to inspirująca dla mnie rozmowa, więc dziękuję wam też za to bardzo. I co? I mam nadzieję, że jeszcze może uda nam się w tym roku jeszcze na jakiejś jednej rozmowie spotkać. A tymczasem wszystkim życzę dobrego wieczoru i dzięki jeszcze raz Leno i Miko. Dobranoc. Dzięki. Dzięki.